Na 35-kilometrową trasę po powiecie skarżyskim wyruszyli w sobotę uczestnicy gwieździstego rajdu rowerowego, którego organizatorem było Starostwo Powiatowe w Skarżysku Kamiennej. W czwartym już gwieździstym powiatowym rajdzie rowerowym udział wzięło blisko 400 osób. Na trasę wyruszyli z poszczególnych gmin powiatu skarżyskiego punktualnie o godzinie 10, a była ona tak zaplanowana, by po drodze można było oglądać malownicze zakątki powiatu skarżyskiego, atrakcyjne turystycznie i doskonałe do spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu. Uczestników z gminy Skarżysko-Kamienna przywitał starosta skarżyski Michał Jędrys, który tym razem na rowerową wyprawę zabrał ze sobą swoją córkę. Mniej więcej po 2 godzinach jazdy rowerem na linię mety, która znajdowała się na Rejowie, dotarły pierwsze osoby. Tutaj można było wziąć udział w dalszej zabawie. Przygotowano liczne konkursy dla młodszych i starszych. Były to m.in. układanie puzli na czas, konkurs plastyczny na najładniejsze wspomnienie z wakacji, narysowane kredą na asfalcie, konkursy sprawnościowe i konkurs na największą bańkę mydlaną. Popatrzmy, jak bawili się uczestnicy gwieździstego powiatowego rajdu rowerowego. Zabrakło też innych atrakcji. Były to nagrody. 2 rowery ufundowane przez firmę Wtórpol. Dobra zabawa trwała do samego końca imprezy, a o dobre humory uczestników dbali organizatorzy. Starostwo powiatowe w Skarżysku Kamiennej i sam starosta Michał Jędrys, który poprowadził wszystkie konkursy. Dodajmy, że tegoroczny 4. gwieździsty powiatowy rajd rowerowy odbył się m.in. pod patronatem prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej. Okay.